z Prosto, gdzie robiłem to wszystko na kredyt, gdzie wyłożył mój tata połowę inwestycji na studio, która też by nie miała miejsca. Także tak naprawdę w sytuacji, gdy nie doszliśmy do porozumienia, tak, odnośnie tego, że nagle okazało się, że nie jestem współwłaścicielem Prosto, gdzie Pedro to był mój wspólnik, gdzie Sokół na mieście to się tytułował moim wspólnikiem do wszystkich, gdzie zaprowadził mnie do swojego ojczyma i tytułował mnie swoim wspólnikiem. I nagle okazuje się, że ponieważ Sokół nie wyłożył kasy na studio i on nie ma nic do studia, gdzie firma Prosto miała płacić 1/3 za czynsz, który był wtedy niemały tego lokalu, no to nagle usłyszałem, gdy przyjechał zespół Soundkyle, że ponieważ on nie wyłożył kasy na studio, on nie ma nic do studia Prosto, to ja nie mam nic do labelu Prosto. Mhm.